No i wreszcie czwarta, chyba najważniejsza, to nasza dzisiaj premiera, która stoi tu po mojej prawej stronie, czyli Mazda MX-30 REV. Ten dodatek REV jest bardzo istotny, bo Mazda MX-30 znany już z naszej drogi mniej więcej od 3 lat, czy nawet nieco ponad 3 lat. To jest samochód z silnikiem elektrycznym, który wzbogacony jest o generator energii elektrycznej oparty o silnik wankla. Silnik wankla powraca i to jest takie rozwiązanie, które jak do tej pory wielu klientów zastanawiało się, czy silnik, rozwiązanie elektryczne, czysto elektryczne jest dla nich, czy oni jadąc dłuższą trasę będą w stanie znaleźć odpowiednie miejsce do ładowania, czy to miejsce będzie czynne, czy tam będzie wszystko działać, czy nie będzie zajęte. To jest taki samochód, który odpowiada na te wszystkie wątpliwości i potrzeby, bo on ma na pokładzie generator energii elektrycznej, który zasila akumulator litowo-jonowy. Dokładnie na wyposażeniu tego samochodu, czyli Mazda MX-30 REV, znajduje się akumulator o pojemności 17,8 kWh. Przy założeniu pełnego naładowania tego akumulatora zasięg wystarcza na przejechanie 85 km. Również w poszerzeniu tego samochodu jest zbiornik paliwa na 50 litrów, dzięki czemu tak naprawdę zasilany jest właśnie generator prądu. Co ważne, ten łącznie, ten układ daje zasięg aż 680 km do przejechania w trakcie jednej jazdy. Co ważne, generator, który jest zastosowany w tym samochodzie, jest ciekawym rozwiązaniem, bo to tak naprawdę silnik wankla, czyli ten element historii Mazdy, rzeczywiście z tym generatorem powracamy do tego istotnego naszego elementu i pewnego elementu DNA. Co warto podkreślić, silnik wankla nie napędza bezpośrednio kół, jest tak naprawdę generatorem prądu, który trafia do akumulatora litowo-jonowego, a następnie ta energia jest wykorzystana do napędzenia silnika elektrycznego. No właśnie, ale dość teorii. Myślę, że to jest ten moment, w którym powinniśmy pokazać ten samochód, jak on się prezentuje. Więc Łukasz, druga premiera, ta odsłaniana w Poznaniu, a czwarta, którą mamy tutaj specjalnie dla Państwa. Proszę bardzo, tak wygląda Mazda MX-30 REV. To jest model z najwyższym poziomem wyposażenia, z poziomem wyposażenia Edition R albo R, jak ktoś woli z języka angielskiego. Ta R-ka to jest Return, czyli powrót silnika wankla. Samochód, który już z zewnątrz wyróżnia się taką dwukolorowym nadwoziem, czyli czarny lakier z ciemno-czerwonymi wykończeniami słupków. W środku ma czarne wykończenie wnętrza z specjalnymi emblematami na zagłówkach, ale to też takie drobne smaczki, jak na przykład wykończenie kluczyka do tego samochodu, którego krawędzie nawiązują do krawędzi rotoru, który pracuje w tym silniku wankla, więc sporo takich małych detali dla tych, którzy lubią właśnie takie drobne smaczki. Dokładnie, co ważne, ten samochód jest ładowany na dwa sposoby. To może być prąd zmienny z jednej strony, z drugiej strony prąd stały. Co ważne, prąd stały charakteryzuje się bardzo szybkim ładowaniem. W związku z tym bateria tego samochodu do 80% może być naładowana w ciągu do 20 minut, a cała bateria tak naprawdę do 30 minut. Ten samochód jest również wyposażony w gniazdo 1500 W, które znajduje się w bagażniku, dzięki czemu wyjeżdżając gdzieś tam w trasę jesteśmy w stanie wykorzystać to gniazdo do zasilenia różnych urządzeń elektrycznych, czy będąc gdzieś na kampingu, biwaku, można spokojnie sobie zagrzać herbatę, skorzystać z jakiejś zewnętrznej lampy, więc jakby to jest bardzo, bardzo fajne i praktyczne rozwiązanie. Samochód ten działa w trzech trybach. Pierwszy tryb w pełni elektrycznie, gdzie rzeczywiście emisja jest na poziomie zero. Drugi typ normal, to jest typ łączony, hybrydowy, gdzie rzeczywiście silnik elektryczny jest wspomagany silnikiem wanka, silnikiem spalinowym. No i trzeci typ, typ ładowania, kiedy przygotowujemy się, żeby za chwilę wjechać do strefy zeroemisyjnej i wjechać tam z pełną akumulatorem, z pełną baterią. I myślę, to co jest bardzo ciekawe w przypadku Mazdy MX-30 REV, to fakt, że w wersji podstawowej ten samochód oferowany jest dokładnie w tej samej cenie, co Mazda MX-30 czysto elektryczna, więc klienci mają ten sam wybór w zależności od tego, jakie mają potrzeby, czyli mogą zdecydować w tej samej kwocie, czy chcą wybrać samochód czysto elektryczny, czy samochód z silnikiem wankla w roli generatora energii elektrycznej.